Cześć! Dziewczynki szykują się do szkoły, bo jest poniedziałek rano, a ja mam do was sprawę. W tym tygodniu jeszcze nagrywam normalnie bananów, ale padła pewna propozycja, żeby zrobić live'a z bananami. I tak pomyślałam, że mogłabym to zrobić na przykład w przyszłym tygodniu. I jak wy się na to zapatrujecie? Tylko, że to nie będzie mogła po żadnym pozorem być środa niestety, bo ja bananów nagrywam w poniedziałek. Bo w środę nie mam czasu, więc to musiałby być albo poniedziałek, albo wtorek, albo czwartek. Także jeśli... Powiedzcie mi, czy chcecie w ogóle coś takiego, żeby na żywo oglądać bananów. Myślę, że będzie to trwało około godziny i będziecie mogli przy okazji jakąś tam interakcję ze mną, nie wiem, coś uskutecznić. Bartek nie... Dobra, rób ta, co chce ta. I Ula specjalnie dla nich gotuje, oni sobie biorą obiad z paru dni, znaczy, no, który ma już kilka dni i już od kilku dni jest w lodówce. No, nieważne. I jeszcze będą płonąć zaraz przed szkołą. Tak, więc powiedzcie mi, jak wam się podoba taki pomysł, czy chcecie, czy nie chcecie, czy wolicie zmontowany film, czy wolicie, żeby był rzeczywiście na żywo. No i myślę, że będzie to gdzieś około 16:30, 17 raczej po południu. I też powiedzcie mi, jaki dzień by wam najbardziej pasował. Ten, który będzie miał najwięcej głosów, wygrywa. Absolutnie nie może to być środa, niestety. No dobra, no to tyle, co chciałam na początek powiedzieć. Tak, dajcie mi znać w komentarzykach. Bardzo bym prosiła. Okej, Ola poszła do pracy. Może niech pozna kogoś w tej pracy. Okej. I dziewczynki będą szły do szkoły, ale będą dosłownie szły do szkoły. W sensie, że no, zobaczymy je w tej szkole. Jak mamy trojaczki, to w sumie będzie co robić tam w tej szkole otwartej, więc spoko. Zainstalowałam mod od nowa i... bo wcześniej chyba musiałam go wykasować, bo go nie było. Nawet już nie pamiętam. I pójdziemy. Zainstalowałam szkołę... No co ta jajecznica? Która jest tu. Dobrze mówię? Nie, nie tu. Tutaj jest biblioteka. To gdzie ta szkoła? A, tu! Tu zegar, tam zegar. Łatwo się pomylić. No. I taka jest duża, ale jest parterowa. Także spoko. Ależ to się długo ładuje. O Jezus! No wreszcie! Się naśpiewałam? No. Okej. Ale tu jest tylko Dorotka. Bo to nie można przecież chyba z trójką dzieci przychodzić do szkoły. Czy można? Boże. Jak? O kurde, rzeczywiście. Ale głupota. I jeszcze rachunki takie drogie. Kurde, ale no rzeczywiście, przecież w Witaj Pracy też można, mimo że nawet jeśli dwoje albo troje simów pracuje w jednym miejscu, to można dołączyć tylko do pracy z jednym. No tak, takie to głupie jest. No dobra. I to jest Joanna, okej. No dobra, no to w takim razie mamy Dorotkę. Z trzema innymi dziećmi. Z trojgiem innych dzieci właściwie powinno być. Musi się zaprzyjaźnić, znaczy właściwie już z dwojgiem. I z dwoma dorosłymi, to mam nadzieję, że jacyś nauczyciele się tutaj trafią. Chociaż... Nie wiem. Może... A do dorosłych się starzy też liczą? Bo jak ktoś to... Znaczy no zawsze z Bartkiem mogą się zaprzyjaźnić, to jest chyba najlepsza opcja. Bo myślałam jeszcze o Gosi, ale może nie. I 10 poziom umiejętności społecznych. Okej, no to się da zrobić. Danuta Kędziora, to jest teacher. Okej. Co z tymi dziewczynami w krótkich włosach tu jest? O co tu chodzi? No dobrze, Dorotko, padło na ciebie. Myślę, że pójdziemy ze wszystkimi trzema, mam nadzieję. Chociaż to z tego, co pamiętam, po Bratomirze te odcinki strasznie dużo czasu zajmowały. No dobra, no to gadaj się z kimś tam. O, Rudy tu jest! A nie, to nie jest on, to jest Kacper Rybak. No dobra, no to z Kasprem się zapoznaj, bo jak widać, że jakiś jest smutny.
A tutaj ma rysować. No to potem. A tu jest jeszcze jakaś dziewczynka. Magdalena Żubr też może być. Bo tamten Rudy nie nazywał się Kacper Rybak, nie? On miał Tobiasz jakoś na imię? O właśnie, to. A, on miał w ogóle inną zupełnie fryzurę. Ten też jest nawet ładniutki. Trochę wyglądają jakby byli braćmi, ale mają inne nazwiska, więc raczej nie są. Dobra, na razie gadaj z nim. Boże, jakie to jest mozolne, trzeba klikać cały czas te różne interakcje. Boże, a dzieci mają tak mało tych interakcji w ogóle. O, Kasper jest zły. A ty jesteś głodna. No tak, śniadania nie zjadłaś. Trzeba było wziąć coś ze sobą. Co mi niegłupim pomysłem byłoby robienie jakichś. No, znaczy, żeby Ula robiła jakieś kanapki na przykład. Są albo tosty, albo coś takiego, takie kanapkowe jakieś rzeczy, i żeby ona sobie to brała ze sobą. Co, będzie miała drugie śniadanie. Bo nikt dla ciebie chyba nie ugotuje, niestety. Tutaj nie ma takiej opcji, żeby ktoś za ciebie gotował. I to sobie tak po prostu ludzie przychodzą? To spoko. Nie wiem, czy to nie są rodzice tych dzieci niektórych. Ona przynajmniej, bo jest Łucja Rybak i też jest Truda, więc może ona jest Kaspra mamą. Bardzo możliwe. Jezu, ile tych dzieci? O! A te to znam. Co? To ona. Aha, to ona z tym Tobiaszem się zaprzyjaźniła już, okej. No tak, bo w sumie ma tam jedynkę na tym. No dobra, no to z drugim Rudym się zaprzyjaźni i będzie spoko. Ojej, jakie ładne. Tylko może nie do samej 15, bo wiesz, bo musisz jeszcze zrobić coś. No, króliczek. Też chcę sobie tak polepić. O! Okej. Nie no, weź, no musisz najpierw porysować trochę, żeby nie było, że słabe oceny będziesz miała. Rysuj, 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 rysuj. Ty. A dlaczego to jest po angielsku? Aha, okej. No, a ta do szkoły nie poszła? I se tak stoisz tutaj? To fajnie. Z tym króliczkiem. O. Myślę, że zjeść to już możesz w domu. A no tak, przecież wy możecie gadać i rysować. Ojej. Jak fajnie. A, jeszcze ma grać na skrzypcach. O kurde, dzisiaj to się chyba nie uda. A, gdzie to są skrzypce? Sala jakaś muzyczna? Jest tu coś takiego? A jakiś pan, widzę, że potraktował szkołę jako siłownię, żeby sobie przyjść i poćwiczyć. Okej. Ej, no, a, tu jest sala muzyczna, okej. Boże, tak daleko. A, te, okej. Amanda to tu będzie miała raj na ziemi w tej szkole. Ona ma być artystyczna, więc z nikim nie musi gadać, tylko. Okej. Z nikim nie musi gadać, tylko będzie musiała być twórcza cały czas, ćwiczyć i rysować i grać i w ogóle, więc dla niej to będzie super ekstra. A no tak, i oni są tacy strasznie zmęczeni po tej szkole. Zapomniałam o tym, to potem się zdrzemni. Dobra, i ciebie mamy z głowy. Helena! Bartek już 2 razy naprawiał ten domek. Czy ty się możesz opanować? Ty byś się z tym Kacprem dogadała, on też jest zły. Kurde, patrz. Rzeczywiście. Może to przeznaczenie? O, jak miło. No, prawie nas już stać na rachunki. Prawie. A bo ty nie masz pracy! Bartek, co ty w ogóle robisz ze swoim życiem? Weź się ogarnij, weź jakąś robotę. No tak, bo on był trenerem, więc automatycznie nie ma pracy, skoro się wprowadził gdzieś. O właśnie, zapomniałam. Udało mi się w końcu znaleźć tę lampę na tego potwora z podłóżka. Mam nadzieję, że będzie działać. I dziękuję wam, że mi powiedzieliście, że jest coś takiego, bo nawet bym nie wiedziała. Ty to tylko w sporcie możesz pracować. Ja nie widzę innej możliwości. Okej.
Ula. Naprawdę? Ładnie zebrałaś wszystkie naczynia z własnej woli spadać. I potem poszłaś za dom je po prostu położyć? Myślałaś, że nikt nie zauważy? Na szczęście jest pewien Bóg, który widzi wszystko i widzi wszystkie twoje grzechy. Na przykład to, że nie pozmywałaś. I kontroluje cię, żebyś w końcu pozmywała. Czy mi się wydaje, czy... Bartek trochę zszedł z masy. On chyba był bardziej napakowany wcześniej. Mało trenuje ostatnio. Ups. No, jak ładnie. Jedni odrabiają lekcje, inni piją kawę, inni sobie jedzą. Spokój święty. No, wreszcie spokojna noc bez głupiego potwora. Czyli działa ta lampka, bo wcześniej dosłownie każdej nocy się zdarzał, więc to nie może być z jakiejś okoliczności. Nie, Ula, ty musisz zjeść, zanim pójdziesz do pracy. O Jezu. Tak pomyślałam, że właściwie to dzisiaj tylko Amandę wyślę do szkoły. Bo nie ma chyba sensu nagrywać Heleny, bo ona będzie robiła dokładnie to samo co Dorota, więc a tak staram się, żeby były mniej więcej na równej pozycji, jeśli chodzi o to spełnianie aspiracji. Dorota nie. Wyślij w pojedynkę. Amanda, okej. Okay. A Amanda akurat ma inną aspirację, więc będzie zupełnie inne rzeczy robić w tej szkole, więc... więc tak pomyślałam, że Helenę to po prostu dogram już bez nagrywania. A analogicznie po prostu w następnym odcinku zaczniemy od Heleny i tyle. Sprawiedliwie będzie wszystko. No dobrze, u Amandy wszystko powinno pójść trochę szybciej, bo ona z nikim nie musi gadać, musi sobie tylko pracować nad różnymi rzeczami. Kogo my tu mamy? O! A nie, to nie jest ten Tobiasz, to jest inny Tobiasz. Kurde, tyle imion i drugi Tobiasz się trafił. Aurelia. Okej. Okay. Wszyscy mają jakieś takie azjatyckie oczy. No, oprócz niego. Okej. Okay. Do dzieła. Masz rysować, no i akurat tutaj też masz rysować, także wszystko się zgadza. Rysuj sobie ludzi na przykład. Okej. Okay. O nie, no dobrze, zapłacimy, spokojnie. I ta dramatyczna muzyka opóźniona. O, a Bartek niech posprząta. Klejem rysujesz i makaronem? O, spoko. No pięknie. No, jakie to piękne. Możesz zabrać ze sobą do domu? Chyba będzie mogła. To się powiesi w domu gdzieś. I tej, Doroty też weź. To się powiesi na ścianie. Wiecznie pobudzone są te dzieci. Ja nie wiem, i tak chodzą dziwnie. Masz taką mertową bluzkę. Och, cudownie. Ćwicz pisanie na klawiaturze. To już nie jest związane z jej tym, ale no dobra. Jezu, co to za sześciopak? Napiwki w szkole dostaje? Serio? Jezus. Dobra, jak tu będzie miała jedną godzinę, to... ten. O, okej. Okay. To zostawiamy. Coś czuję, że Amanda będzie świetna w szkole dzisiaj. Wolny komputer poproszę. W ogóle nawet nie wiedziałam, że te takie jajkowate komputery to istnieją w tej... okej, okay, w tej grze. Nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. To miało być ćwicz pisanie na klawiaturze. Dobra. Co mamy następne? Eksperymentuj. To też nie do końca się mieści w twojej aspiracji, ale niech będzie. A, gdzie tu się... Gdzie są te takie... To? A, okej. Okay. Społeczne. W sensie, że mam gadać z ludźmi 20 razy? Ale Amanda to nie, ona jest introwertykiem, ona nie ten. Już wystarczy tyle tego. Dobra, no to teraz rób to, co potrzebujesz robić, czyli na przykład kolejny obrazek narysuj. No i w sumie niedługo idziesz do domu. Tym razem może pojazd. No i nie skończyła. A nie, skończyła, dobra. No to już. Sprawa załatwiona. Dzień w szkole Amandy zajął jakieś 5 ludzkich minut, a
Dla porównania z dniem Doroty męczyłam się jakieś 20. No ale cóż. Dorota ma o wiele więcej do zrobienia. Amandę mogę zadać jej coś i przyspieszyć czas i tyle. A no niestety, niestety dla Doroty i Heleny zachciało mi się, żeby były społecznymi osobami, więc... No dobrze, więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film nie był jakiś super krótki. Może nie będę wycinać z niego za dużo, zobaczymy. Pamiętajcie, żeby dać mi znać o tym live'ie, co i jak, który dzień, czy w ogóle chcecie to, jak nie i mam spadać, to nagram normalnie odcinek, zmontuję i dopiero wrzucę w środę, planowo. A jeśli chcecie live, no to tak jak mówiłam, poniedziałek, wtorek albo czwartek. Okej. No to już. Tak. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli oczywiście do niczego nie zmuszam, ostatnio strasznie niewyraźnie mówię tę moją końcówkę, bo nie zdaję sobie sprawy z tego, że są nowi widzowie i oni mogą nie wiedzieć, co ja w ogóle gadam. Wielki łobuz. Pogódź się z tym. Deal with it. No to już. Widzimy się w następnym. Pa!